Tak, powiedział mały Klaus. Mój czarodziej potrafi zrobić wszystko, co zechce. Prawda, stary? Zapytał i nastąpił na worek, a skóra zaskrzypiała. Słyszysz? On mówi, że tak, ale diabeł jest taki wstrętny, że nie warto go oglądać. O, ja się wcale nie boję. Jakże on może wyglądać? Będzie wyglądał zupełnie jak wikary. Fe, powiedział wieśniak, to byłoby szkaradne. Musisz wiedzieć, że ja nie mogę znieść widoku wikarego. Ale to wszystko jedno. Jak będę wiedział, że to diabeł, łatwiej to zniosę. Jużem się zebrał na odwagę. Tylko niech on się za bardzo do mnie nie zbliża. Muszę się zapytać mego czarodzieja, powiedział mały Klaus. Nastąpił na skórę i nadstawił ucha. Co on mówi? Mówi, że jak otworzycie tę skrzynię tam w kącie, to będziecie mogli zobaczyć diabła, który się tam przyczaił. Ale trzeba mocno trzymać za wieko, żeby nie uciekł. Pomożesz mi trzymać za wieko? Spytał wieśniak i podszedł do skrzyni, w której siedział w wielkim strachu, schowany przez gospodynię wikary. Gospodarz uchylił wieka i zajrzał do środka. Brrr! Krzyknął i odskoczył. Tak, widziałem go. Wyglądał zupełnie jak nasz wikary. To okropne! Musieli zapić ten strach i pili do późnej nocy. Musisz mi sprzedać tego czarodzieja, powiedział gospodarz. Żądaj za niego, ile chcesz. Daję ci od razu cały korzec złota. Nie chcę, powiedział mały Klaus. Pomyślcie, ile ja mogę mieć korzyści z takiego czarodzieja. Ach, tak bardzo chciałbym go mieć, powiedział wieśniak i nalegał dalej. Dobrze, zgodził się wreszcie mały Klaus. Za to, że byliście dla mnie dobrzy i użyczyliście mi gościny na noc, sprzedam wam czarodzieja. Ale musicie mi dać cały korzec złota i żeby miara była czubata. Dostaniesz, powiedział gospodarz, ale musisz zabrać stąd tę skrzynię. Nie chcę jej godziny dłużej mieć w domu. Nie wiadomo, co on tam jeszcze nie siedzi. Czy on tam jeszcze nie siedzi? Mały Klaus oddał więc wieśniakowi swój worek ze skórą, a ten w zamian za to dał mu cały korzec złota i odmierzył z czubem. Podarował mu jeszcze na dodatek taczkę, żeby miał na czym wywieźć skrzynię i pieniądze. Bądź zdrów, powiedział mały Klaus i odjechał z pieniędzmi i z dużą skrzynią, w którym siedział wikar.